uderzony jest w biodro, drugą piką w nerw kruszowy, a jeszcze kawalerzysta rosyjski uderza go szablą tutaj poprzez głowę. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Historii Hiking. Dzisiaj w Krakowie na rynku. A dlaczego w Krakowie na rynku? Dlatego, że w marcu 1794 roku w tym miejscu człowiek, który nazywał się Tadeusz Kościuszko, złożył przysięgę polskiemu narodowi. Ale nie będę opowiadał jakichkolwiek, powiedzmy, wytartych opowieści o tym człowieku, tylko to, jakim on był, co myślał, co czuł, jakie nim kierowały ideały. O człowieku, który powiedział: za samą szlachtę bił się nie będę. Ja chcę wolności dla całego narodu i tylko za nią nadstawię moje życie. Za moimi plecami widzicie kopiec, który Kościuszce usypał cały naród. Nie tylko społeczeństwo miasta Krakowa, ale cały naród zjeżdżał tutaj ze wszystkich trzech zaborów, aby chociaż kawałek łopaty wbić i wrzucić kawałek ziemi właśnie dla tego człowieka. Wszystkie warstwy społeczne budowały ten kopiec, aby oddać mu pamięć. Dlaczego wszystkie warstwy? Dlatego, że Kościuszko był za wszystkimi warstwami społecznymi. Dla niego nie było różnicy, jaki był status społeczny, nie było również różnicy, jeżeli chodzi o kolor skóry. To właśnie dzięki tym ideałom człowiek ten jest praktycznie wciąż nieśmiertelny. I dlatego dzięki tym ideałom my dzisiaj o nim będziemy mówić. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. W XVIII wieku, w drugiej połowie XVIII wieku, niewolnik kosztował od 15 do 30 funtów. To jest około roku zarobków rzemieślnika w Anglii. A więc można powiedzieć śmiało, że taki niewolnik, przeliczając na ówczesne towary, kosztował 300 kg cukru albo 16 muszkietów broni palnej. I teraz po bitwie pod Saratogą, gdzie Kościuszko wykazał się niezwykłym geniuszem, jeżeli chodzi o inżynierię militarną, praktycznie chyba nawet dzięki niemu. Ta bitwa została wygrana i spowodowała, że Francja zobaczyła, że mogą Amerykanie, wojska amerykańskie wygrać z taką potęgą, jaką jest Królestwo Angielskie, przystąpiła do wojny, więc proszę zobaczyć, ile dostał dzięki niemu, po prostu było korzyści z tej bitwy. To wtedy amerykańscy oficerowie dają mu w prezencie czarnoskórego niewolnika. I jak zachowuje się taki człowiek? Patrzy na niego, pyta się, co to jest? Kto to jest? Niewolnik. I co ja mam teraz z nim zrobić? No jak co? Jest twój. Podszedł i mówi, od dzisiaj jesteś wolny. 300 kg cukru, 16 muszkietów, 30 funtów, rok czasu pracy rzemieślnika w Anglii. Dla niego to nie miało żadnego znaczenia. Bitwa pod Maciejowicami powoli dobiega końca. Kościuszko zdaje sobie sprawę, że poniósł sromotną klęskę. Próbuje jeszcze zatrzymać uciekającą w panice kawalerię. Nie daje rady. Ona z rozmachem wciąga go i porywa z pola bitwy. Próbuje przeskoczyć bagnisty rów na swoim koniu. Ten też nie wytrzymuje. Zrzuca Kościuszkę z grzbietu. On pada. Widzi, że już podjeżdżają do niego kozacy. Co robi? Wyciąga pistolet i wkłada lufę pistoletu do buzi. Chce popełnić samobójstwo. Słychać tylko metaliczny dźwięk. Pistolet nie wypali. I już piką kozacką uderzony jest w biodro, drugą piką w nerw kruszowy, a jeszcze kawalerzysta rosyjski uderza go szablą tutaj poprzez głowę. Nieprzytomny. Pada. Oczywiście kozacy dobiegają do niego, zaczynają go ograbiać.
i mają ochotę go dobić. W tym momencie jeden z żołnierzy polskich krzyczy: zostawcie go na Boga, to Tadeusz Kościuszko. I wtedy kozacy przypominają sobie rozkaz, że Kościuszko ma być wzięty do niewoli żywcem i nie może mu spaść z głowy włos. A dlaczego go nie poznają? Dlatego, że Kościuszko jest w sukmanie chłopskiej, przepasanej zielonym sznurem. I wtedy na nosze i zabierany jest z pola bitwy. Kościuszko dostali się do niewoli rosyjskiej. Jest osobistym więźniem carycy Katarzyny. Ona bardzo mocno interesuje się losem Kościuszki. Oczywiście on jest zamknięty w twierdzy Pietropawłowskiej, ale później, kiedy rzeczywiście to leczenie nie jest takie szybkie i kiedy on demonstracyjnie odmawia przyjmowania pokarmów i wody, caryca na jej osobisty rozkaz każe przenieść go do Pałacu Marmurowego. Caryca umiera, a jej jedyny syn, car Paweł I, od razu po 10 dniach po śmierci matki, szczerze jej w ogóle nienawidził, to trzeba wiedzieć, nienawidził swojej matki do szpiku kości, idzie do Kościuszki i mówi, że go uwolni. Ale w zamian za wierno poddańczą przysięgę. I tu jest niesamowita sztuka charakteru, siła charakteru Kościuszki. Bo tak, musi przyrzec carowi wierność, a jednocześnie z tyłu głowy wie, że jak przysięgnie, to dziesiątki tysięcy polskich żołnierzy, którzy dostali się do niewoli wraz z nim, odzyska wolność. I on przysięga. I mówi również, że do Polski już nigdy nie wróci. Dostaje również od cara futro, które ma chronić przed mrozem, bo on go uwalnia w lutym, kiedy są największe mrozy. I saniami Kościuszko dostaje się przez Bałtyk do Finlandii. Co jest ciekawe, że kiedy później Kościuszko będzie walczył w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, to futro będzie również tam z nim. I w tym futrze będzie również pozował do portretów niejaki Jefferson, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych. W 1798 roku do Filadelfii przyjeżdża indiański wódz, który nazywa się Mały Żółw. Pochodzi z plemienia Miami. Przybywa z okazji 66. urodzin byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Jerzego Waszyngtona. Chce prosić byłego prezydenta i jego otoczenie, aby zaprzestano sprzedaży whisky jego plemieniu. Dlatego, że to powoduje, iż oni wymierają. Są w ten sposób, można powiedzieć śmiało, eksterminowani. Dowiaduje się, że wśród otoczenia i na tych urodzinach jest biały wódz, który jest bardzo mocno szanowany i czczony w całych Stanach Zjednoczonych. Jest to Tadeusz Kościuszko. Składa mu wizytę. Kiedy zaczynają rozmawiać, Kościuszko zauważył, że Mały Żółw ma słaby wzrok. Więc oddaje mu swoje okulary, aby lepiej mógł poznać to, co Kościuszko trzyma w dłoni i to, co chce mu pokazać. I wtedy według indiańskich przekazów Mały Żółw miał krzyknąć: dziękuję ci, dałeś mi nowe oczy. Co jest metaforycznym taką przekładnią. Raz, że on mógł zobaczyć lepiej, a dwa, to biały człowiek dał mu coś, co wcześniej biały człowiek tylko i wyłącznie zabierał. I na spotkaniu, na pamiątkę tego spotkania, Mały Żółw daje Tadeuszowi Kościuszce właśnie fajkę pokoju. To symbol kultury indiańskiej. A Kościuszko daje Małemu Żółwiowi dwa pistolety, broń palną. I mówi do niego, że jeżeli ktokolwiek będzie chciał ci zabrać ziemię i przede wszystkim wolność, to właśnie tym powinieneś jej bronić i powinieneś o nią walczyć. I tu jest właśnie cała kwintesencja Tadeusza Kościuszki. Nie dzieli ludzi na kolor skóry, nie dzieli na wyznanie, nie dzieli na kontynenty, tylko dzieli w ten sposób, że patrzy wciąż jako człowieka.
Jednym z ciekawych artefaktów, jakie posiada Muzeum Kościuszkowskie, jest oryginalny pamiętnik budowy kopca Tadeusza Kościuszki z 1825 roku. I kiedy człowiek trzyma właśnie taki artefakt, prawie 200 lat, w dłoni, ogląda, otwiera pierwsze strony, dowiaduje się, że rzeczywiście wszystkie warstwy społeczne w tamtym czasie budowały kopiec ku pamięci tego człowieka. Bo prawie pół tego pamiętnika to indeks alfabetyczny tych, którzy dali ostatni być może swój grosz, jaki mieli w tamtym czasie w kieszeni. I mamy darczyńców, jak na przykład Kurkiewicz Jan, który dał 3 złote. Nie wiem, kim był Kurkiewicz Jan. Może był szewcem, może też był rzemieślnikiem, a może po prostu dopiero zaczynał swoje życie. Mamy też Otockiego Franciszka, który dał 3 złote i 20 groszy. Mamy też takich, którzy dawali w tamtym czasie fortuny, bo na przykład 100 złotych, niejaki Bieniawski Antoni. Piękna sprawa, bo oddaje tamten czas idealnie i historię zwykłych ludzi. Znajdujemy się na Wzgórzu Wawelskim, a za moimi plecami widzicie pomnik Tadeusza Kościuszki. Monumentalny pomnik, dlatego że do niego zasłużył. Był to przyjaciel niewolników, przyjaciel chłopów pańszczyźnianych, przyjaciel Indian, przyjaciel mniejszości narodowych i Żydów. Tak, on wyprzedzał ówczesną epokę o lata świetle. Mimo tego, że był przyjacielem Jeffersona, ten nie spełnił jego ostatniej woli. Testamentu, w którym przeznaczył 17 tysięcy dolarów zaległego żołdu za służbę w Armii Stanów Zjednoczonych na wykupienie niewolników i nadanie im wolności, a także po 100 akrów ziemi. Jefferson był plantatorem z południa, miał 600 niewolników. Nie wyobrażał sobie życia i egzystowania bez takiej właśnie armii. Dlatego to pozwalało nam i pozwala dzisiaj powiedzieć, że człowiek za moimi plecami jest bohaterem międzynarodowym i to, że dzisiaj o nim się mówi, po prostu jest nieśmiertelne. W samotności zamknął oczy 15 października 1817 roku. Naczelnik Tadeusz Kościuszko. Był przytomny, kiedy mówił o Polsce, ale nie było przy nim w tej ostatniej godzinie żadnego rodaka, żadnego Polaka. Tak pogrzeb, tak śmierć Kościuszki widział Felix Konieczny, znawca jego losów i jego życia. Kościuszko zakończył swój żywot w Szwajcarii, w Solurze. Pogrzeb był manifestacją patriotyczną. Wszyscy uwielbiali Kościuszkę właśnie w tym obcym kraju. Kondukt żałobny prowadzili ubodzy, sierocy, sieroty, biły dzwony. Wstrzymano cały ruch uliczny. Kiedy tam został Kościuszko pochowany, krakowianie zwrócili się w grudniu 1817 roku do cara Aleksandra I, aby sprowadzić zwłoki Kościuszki właśnie do Krakowa. Otóż car zezwala, mało tego, daje pieniądze na wyciągnięcie, na ekshumację i sprowadzenie ciała Kościuszki do Krakowa. I tak 23 czerwca 1818 roku Kościuszko z wielką pompą jest pochowany właśnie na Wawelu. Wśród królów i wielkich ludzi dla historii Polski. Bo bez wątpienia człowiek ten na to jak najbardziej zasłużył. Zachęcam Was, abyście subskrybowali nasz kanał History Hiking. Pamiętajcie również o dzwoneczku, bo to przypomni Wam o kolejnych odcinkach. Oczywiście dziękuję za łapkę w górę i odsyłam Was do odcinka o Rabacji, o rzezi galicyjskiej. Link do odcinka znajdziecie w opisie pod filmem. Do zobaczenia. Serdecznie pozdrawiamy naszych wspierających: Radosława Burczyka, Adamigo50,
Awid 2, Tomasza Barabasza, Grzegorza Barszcza, Bajkera Budzyka, Artura Chojeckiego, Gildorfa K., Michała Komisarskiego, Krystiana Kulikowskiego, Marcina Lukomskiego, Elsenau Militaria, Galicę Production, Małgorzatę Sobczak, Wojciecha Srokę, Mariusza Schuberta, Mariusza Tokaja, Andrzeja Witczaka, Vel Avit Insurance. Naszymi wspierającymi są także Wojciech Byrski, Michał Chmielarczyk, Kuba Chruściński, Radosław Depo, Robert Figurski, Michał Folga, Remigiusz Golanowski, Jan Gurda, Ola Kałuża, Mirosław Kanak, Anna Kudła, Damian Ślęp, Krystian Wanda i inni. Bardzo Wam za to serdecznie, ogromnie dziękujemy.